korzysta. No to co, to szukamy, kogo by tu jeszcze, ale cichu. Przepraszam, ja mam takie pytanie. Jak Petrus poszerzył swój gust estetyczny? Tajemnica Poliszyn Szyla? Tak zainicjawiało się moje upoświecenie. Nasza Budda mieściła ponad 2000 deptów. Mane, że 3 osiedla młodych rodzin heteroarchetypowych wymagają Buddy wielkie jak wóz. W trzeciej klasie do Buddy przyperegrynowała katechreza, a tym samym wyskrobane płody na kliszach dla klas ósmych. W katakumbach Buddy pierwszy of course Anglika wiódł prorodzinny facet wymowny Fadze and Madze. Później tę salkę zaadaptowano na sklepik z ponczusiami. Dwa razy pobiłem się w Buddzie, usadzając najsilniejszego, a za drugim tańcząc. Klopy w Buddzie nie miały zamknięć. Echo! Kiedyś to człowiek miał neurozę. Mógł pół dnia w Buddzie wysiedzieć, nic nie oddając. Na akademiach w Buddzie grałem na syntezatorze Mozarta i śpiewałem musical ku uciesze Buddy. Nie zawsze beztroskiej. Uciekliśmy z Buddy w dzień Wagarowicza. Prano nam intencje i suszono intonacje. Mój brat wstąpił do Buddy, kiedy ja miałem ją opuścić. Po moim ukończeniu Buddzie ukończono basen, na który chodziłem w klasie dojrzałej z Buddy ogólnokraczącej. Zainicjawiało się moje upoświecenie. Animula bakula blandula. Animula bakula blandula. Animula bakula. Jak Petrus poszerzył swój gust estetyczny? Jak byłem Piotrusiem, to nie podobało mi się to, co mi się nie podobało. A teraz podoba mi się o, co mi się podoba. A tajemnica Poliszyn Szyla? Sobol. Tyk.